to również na podstawie tego, że w tej chwili robimy projekt na remont tego starego budynku i w sytuacji zamiaru zaadoptowania na dzień dzisiejszy pomieszczeń w szkole, żeby ludzie mogli się już spotykać. W zamiarze późniejszego budowania, nie wiem, za 5-10 lat, co Pan powiedział, w miejscu wyburzonych budynków czegoś nowego, bez sensu jest dzisiaj wykładanie 70 tysięcy do 70 tysięcy jeszcze 30 i dalej brnięcie robienia projektu remontu. Nie, no. Nawet za cenę kary umownej, która by wynosiła wtedy około 14-15 tysięcy, tak jak Państwo powiedzieli. Ja tylko tego nie dopowiedziałem, przepraszam, że tego nie dopowiedziałem. I znaczy, czy my mamy koszty w tej chwili jakieś takie bieżące utrzymania tego obiektu? Albo bieżące, nakazy? Nie, nie, nie. Bieżącej koszty nie mamy, ale tak naprawdę od samego początku tam wykorzystamy gminę na różne rzeczy zabezpieczające projektowe ekspertyzy wydała ponad 100 tysięcy złotych. Ale to są ekspertyzy, które ktoś na nas narzucił, czy to my jakby ze swojej własnej? To są mieszkam w Smurzewie. 47 lat, 30 lat już będę sołtysem. Ja bym też nie mógł tu wyjść z propozycją budujcie mi świetlicę, bo nie ma się gdzie spotkać. Już mamy szkoły. Niech pan wystąpi. No wystąpię, ale ja na tyle jestem rozsądny, że wiem, że to są kolosalne pieniądze. To są niesamowite z budżetu. Zgadzam się. A jak są stowarzyszenia, niech sobie zakładają stowarzyszenia, nie ściągają pieniądze, gdzie mogą i nie budują. A ja też w takim razie, skoro tu wystąpicie, bo tą budujcie świetlicę, to ja żądam tak samo gdy świetlicy w miejscu Skórzewie. Dobrowa ja się, też. Dobrowa nie ma, dwie psie tylko nie mają, a tu się takie dzieci, nie możecie w szkole jakoś się dogadać, żeby ty. No ja. No ludzie kochani, no troszeczkę wszyscy nowości się zaczynają. Gmina to jest tak, że bach miliony? Już były takie ponad miliony. Jeszcze Tadeusza nie ma. No. Też nie ma tego. Tak. Mogę? No ludzie, no zrozumcie. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Szanowni Goście. Chciałem prywatem na początku trochę uskutecznić. Mam ze sobą książkę Pana Dziębowskiego. Dopiero gmina z historią. Myślę, że mieszamy tutaj dwie rzeczy. Ja bym prosił o autograf, jeśli można. Proszę, na stronie 107. Mieszamy dwie rzeczy. Po pierwsze, zabytkowy obiekt. Po drugie, świetlicę wiejską. To są dwie różne rzeczy. Pan chciałby świetlicę wiejską? Ja też bym chciał świetlicę wiejską. Ale ze starą szkołą to nie ma nic wspólnego. Dlatego, że w starej szkole nie musi powstać świetlica wiejska. Mówiliśmy o tym, że to jest droga inwestycja. Pan radny Dorna wprowadza Państwa w błąd, mówiąc, że to są fanaberie i nie stać nas na to. No pewnie nie stać nas na to, ale od samego początku, o ile pamięta to Pani Zofia, która była wójtem poprzedniej kadencji, także Pan wójt napierała, mówiliśmy o tym, że źródeł finansowania szukamy na zewnątrz. Nie sięgamy do kieszeni gminy. Jeśli Państwo zerkniecie w dokumentację związaną ze szkołą z ostatnich 4 lat, znajdziecie tam pismo Rady Sołeckiej, które wyraźnie o tym mówi. Ja mogę zacytować fragment, tylko maleńki fragmencik tego tekstu. Trzeba sobie zdawać z tego sprawę, to jest wrzesień 2012, i jasno powiedzieć, że realizacja takiej wizji środkami gminnymi nie ma najmniejszych szans
panie Dorna, gdyż byłby to wysiłek ponad możliwości gminnego budżetu. Niezbędne jest wobec powyższego zainteresowanie i zaangażowanie środków zewnętrznych, pochodzących z programów unijnych, grantów zagranicznych, wsparcia wszelkiego rodzaju organizacji pozarządowych oraz indywidualnych darczyńców. To jest zdanie mieszkańców wyrażone przez Radę Wioski do 2012 rok. Szanowni Państwo, dziedzictwo kulturowe jest zasobem nieodnawialnym. Raz zburzony budynek nie odrośnie. My możemy sobie stawiać świetlice, mniejsze, większe baraki, ale nie możemy sobie pozwolić na to, że rujnujemy dziedzictwo kulturowe. Po co pokażemy naszym dzieciom? Ten barak za 100 tysięcy, który pan wyliczył tak skrupulatnie? Szanowni Państwo, problem leży gdzie indziej. Problem leży w tym, że pan Dorna nic nie zrobił przez te 20 lat, żeby ten budynek nie niszczał. W tym leży problem. Ustawa o ochronie zabytków weszła w życie w 2003 roku. W 2003 roku. To jest 12 lat temu. Niech mi pan powie, co o budynku starej szkoły mówi gminny program ochrony zabytków. Nie ma takiego. Zaraz mam panu odpowiedzieć. Tak, bardzo bym chciał. Ja nie odpowiem, nic nie mówi, bo to ja panu, jest zabyte. Ja chętnie. O, słucham? To nie jest ten obiekt jest jeszcze zabytkiem. Ten obiekt jest zabytkiem. Przeczytać panu opinię konserwatora wojewódzkiego? No, przeczytać, ale on nie jest pisany. Szanowni Państwo, nic nie mówi program gminny, dlatego że tego programu nie ma. Państwo go od 2003 roku nie uchwaliliście. Od 2003 roku, a ustawodawca zobowiązuje się do uchwalenia takiego programu. To po pierwsze. Pan wójt sugeruje, że to nie jest zabytek. W takim razie chcę zapytać, w jaki sposób karta zabytku znalazła się w rejestrze gminy? Chciałam tutaj wspomnieć, że budynek znajduje się w ewidencji. Nie ma, nie jest w zabytkiem, ponieważ nie ma nadanego numeru z rejestru zabytków. Myli się pani. Już podam pani stosowną wypowiedź. W 2011 roku na pytanie, jaki jest aktualnie stan ochrony konserwatorskiej budynku starej szkoły, Aleksander Starzyński, ówczesny wielkopolski konserwator zabytków, odpowiada. Budynek szkoły zlokalizowany na działce 261 w Więckowicach, gmina Dopiewo, jest ujęty w wojewódzkiej ewidencji zabytków i zgodnie z artykułem 22 punkt 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami muszą być ujęte w gminnej ewidencji zabytków i zgodnie z artykułem 7 tej ustawy formą ochrony. Objęte są nie tylko zabytki wpisane do rejestru zabytków, ale i zabytki, podkreślam, zabytki znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków. Stara szkoła się tam znajduje. Dalej powiatowy konserwator zabytków, pan Wiesław Biegański, dodaje. Fakt występowania w takiej ewidencji wiąże się z koniecznością, i tu pada kluczowe słowo, zachowania, nie burzenia, zachowania w jak najdalej idącym stopniu historycznego wyglądu budynku i koniecznością opinowania tych zmian z właściwym konserwatorem zabytków. Czy to nie są dowody na to, że to jest zabytek i mówimy cały czas o zabytku? Państwo chcecie zburzyć zabytkowy obiekt. Ja tylko chciałem wrócić do tego, pan mnie wywołał do odpowiedzi, także chętnie by odpowiedź tutaj przedmówcy mojemu nie wprowadza w błąd nas, ale pewnie rozumie się sprawę, ponieważ odpowiadam na pytanie, budynek nie jest wpisany nigdzie do rejestru zabytków, jest ewidencja, to jest kolosalna różnica, proszę mi wskazać, natomiast... Chyba nie słuchał tego, co czytał. No dobrze, widocznie widocznie coś innego słyszeliśmy. Wie pan co, natomiast jeżeli się pan pyta, co przez 20 lat zrobiłem, żeby ten budynek, żeby budynkowi pomóc, to pewnie zrobiłem 20 lat, może mniej, błąd. Dzisiaj się pewnie przyznaję do niego, bo kiedy był zamiar sprzedania tego budynku i był klient na to, to ja wtedy powiedziałem tak, gdzie co zupełnie tak pod mury szkoły tego gruntu nie warto sprzedać, bo
ten budynek, jeżeli przestanie istnieć, to ten grunt przy tej szkole się przyda. Nie sprzedaje się tak pod okna gruntu gminnego przy tej szkole. Wówczas byłem jednym z prowodyrów tego, że tego obiektu nie sprzedamy. Natomiast jeżeli to nie jest zabytek, ja sobie zdaję sprawę, że będzie z tym kłopot, ale jeżeli to nie jest zabytek, to jest szansa na to, żeby w tym miejscu powstał pewnie z kilkuletnim pośliskiem jakiś nowy budynek za realne pieniądze, na które nas stać. Natomiast jeżeli to się okaże, że jest zabytek, a my nie jesteśmy w stanie go wyremontować, bo nas na to po prostu nie stać, to trzeba go zbyć. A jak nie, to trzeba wręcz komuś podarować. Bo myśmy już takie remonty się w naszej gminie próbowali niejednokrotnie po prostu manewrować i strasznie nas dużo kosztowały, nie chcę wskazywać w tej chwili obiektów. Natomiast co Pan powiedział, że chodzi o pieniądze pozyskane z zewnątrz, programu unijnego, od innych, Szanowni Państwo, ja uważam, skądkolwiek by te pieniądze do gminy przyszły, to powinny być wydane gospodarnie i na rzeczy, które powinny służyć społeczeństwu. Nie wnikam, że one nie będzie tam służyć, ale za realne pieniądze. Dlatego, że trwonienie i robienie czegoś bardzo drogo, na co nas nie stać, na dzień dzisiejszy uważam za bezcelowe. Tak się ja się z Panem zgadzam, Panie Radny, tylko że... Spróbuję dokończyć, tak? I tak spróbuję dokończyć. Pewnie będziemy mieli rozbieżne zdanie do końca, jeśli przekonamy, ale takie jest moje zdanie. Ja bardzo szanuję Pana zdanie, ale proszę szanować również moje. Tak jest mój punkt widzenia na ten temat. Pewnie przy tych zdaniach zostaniemy. Także jeżeli ma Pan jeszcze dalsze argumenty do innych radnych, to bardzo proszę. Mam. Mnie Pan jednak swoim stylem nie przekonuje. Przepraszam za styl, no taki mam, taki się urodziłem. Natomiast jedno tylko słowo. Ja szanuję Pańskie zdanie, co więcej, ja się z nim w znacznej części zgadzam. Ma Pan rację, nas nie stać na wydawanie pieniędzy. Jedno ale. Dotacje są zawsze celowe. Nie możemy wziąć dotacji i powiedzieć, dzisiaj sobie zrobimy drogę. Nie, postawimy latarnię. Nie, my bierzemy pieniądze na konkretny cel, wskazujemy konkretny program operacyjny, wskazujemy zastosowanie funkcjonalne. Nie możemy tych pieniędzy przeznaczyć gdzie indziej. Także proszę nie mieszać w głowie radnym, że wydajemy jakieś kolosalne pieniądze, które moglibyśmy wydać na coś innego. Otóż nie moglibyśmy wydać. Jeśli sięgamy po konkretny program operacyjny, konkretne fundusze, to wydajemy je w konkretnym celu. I cały czas o tym mówimy. Natomiast sprawa świetlicy wiejskiej, pomieszczenia dla tych czy innych grup zainteresowań, to jest zupełnie inna sprawa i oddzielmy to. Przestańmy mówić o wydawaniu pieniędzy społecznych z budżetu, bo to nie o to chodzi. Tu chodzi o decyzję, intencje. Albo zachowujemy coś, co jest elementem naszej historii, albo to burzymy. Nie mówimy o parceli, oczywiście ona ma swoją wartość, ale nie patrzmy na ten budynek pod kątem parceli. Bo jeżeli będziemy patrzeć wyłącznie tymi ekonomicznymi kategoriami, to zburzymy znacznie więcej niż nam się wydaje. W ten sposób możemy stracić na przykład język, bo będzie się komuś nie opłacało, prawda? Może będzie się opłacało mówić po angielsku, bo po polsku przestanie się opłacać. To co? Jeszcze chciałbym o jednej rzeczy powiedzieć. Nie wspomniał Pan o tym, że Państwo sami w uchwale podjęliście decyzję o przeznaczeniu tego budynku. I wówczas w uzasadnieniu tej uchwały napisaliście Państwo takie słowa, że muszę tylko szybciutko odnaleźć, kiedyś ta uchwała powstała. Zapisaliście Państwo informację taką, że celem jak gdyby tego przedsięwzięcia, czy tego programu jest to, żeby zabezpieczyć ten budynek przed możliwością sprzedaży po rewitalizacji. Chodziło nam o to, żeby zabezpieczyć ten budynek na rzecz społeczności lokalnej, nie zrobić takiego błędu, że go remontujemy, po czym sprzedajemy komuś zainteresowanemu i ten budynek jak gdyby przestaje być dostępny dla miejscowej społeczności, co może się zdarzyć na przykład z pałacem Więckowica, który jest prywatną własnością i prawdopodobnie kiedyś dojdzie do tego, że zarówno sam obiekt, jak i park przypałacowy, który również jest zabytkowy, zostanie dla społeczności zamknięty. Więc jeszcze raz chcę podkreślić, że
mówimy o obiekcie zabytkowym, to jest obiekt ponad 100-letni, a takie obiekty są wpisywane do rejestru z mocy prawa. I znowu tutaj gdzieś umknęło to. I tutaj decyzja jest, powiedziałbym, natury filozoficzno-politycznej. Znaczy państwo nie decydujecie o wydawaniu pieniędzy teraz. Państwo decydujecie o tym, albo zachowujemy dziedzictwo kulturowe, dowody naszej materialnej historii, albo je niszczycie, depczecie. Bo jeżeli to gmina dopiero ma być miejscem z historią, to wyburzając takie obiekty, przestanie nim być. To będzie miejsce z czym? Z barakami. Gmina dopiero miejsce z barakami. Pan Dziębowski nie będzie miał o czym pisać. Dziękuję bardzo. Tylko odpowiem dwa zdania. Z dwiema rzeczami miałoby się dogodzić, że bardzo zmianie języka to będzie pan wręcz bardzo trudno nie oskarżyć do oddania patriotyzmu, wie pan. Natomiast skądkolwiek, jakiekolwiek te pieniądze były, jakby z jakiego programu, to one dotyczą zawsze jakiejś pewnej sumy nieprzekraczalnej dla naszej całej ojczyzny. Wykorzystane powinny być maksymalnie gospodarnie. To jest mój punkt widzenia. Dziękuję bardzo. Jestem za tym, żeby jak najtaniej zrobić remont. Mam tylko jedno pytanie, tak? Czy obecny stan, ten obiekt, tak, jest w jakiś sposób, nie wiem, czy wpada zagrożenie na bezpieczeństwo po prostu? Nie. Dzisiejszy nie, ale z tego co wiemy, jest w coraz gorszym stanie. Tutaj w trochę w wyższym budynku zaczęły też się już uginać, czy wyznaczy się, że strofy też będą do wymiany, więc w każdej chwili ten budynek w jakiś tam sposób. Ile lat może stać? To znaczy. Przepraszam, niech pani dokończy, co może się? Proszę dokończyć, co może się? Zatem stanowi zagrożenie. Tak. Ale nie stanowi na dzień dzisiejszy. I się nie zawali. Ale nie pan spokojnie się, no pytam, czy jest stan, tak? Obecny nie, bo pewne niedomówienia są dotyczące tego budynku. Teraz. No to znaczy, że jeśli jest taki stan dzisiaj, a jest z perspektywy czasu, że po prostu stanowi jakieś tam zagrożenie, to znaczy, że my musimy to remontować, tak? Rozumiem. Tak? Albo zabezpieczyć. Albo zabezpieczyć. Tak? Dobra. To na dzień dzisiejszy to wszyscy wiemy, tak jak pan też potwierdził, tak? Że nie stać gminy na budowę nowego, na remont te obiekty, tak? Stan jak jest na dzień dzisiejszy, bo nie mamy tyle pieniędzy. Mówimy o rewitalizacji, remont to jest zupełnie inny. Zabezpieczenie bezpieczeństwa mieszkańców to jest zupełnie co innego i to zostało wykonane w zeszłym roku. Tak, dobrze. Proszę państwa, pozwolę sobie zabrać głos. Ja zawsze byłam blisko tematu zabytki, czyli dziedzictwo kulturowe, czyli korzenie na